Dobra, odpaliłem. Generalnie widzowie, na tej mapie mamy do wyczyszczenia, do znalezienia głowę niebieską. Generalnie wydaje mi się, że mamy to osiągnięcie, że trzeba zebrać 5 głów i one wydaje mi się, że jest zbugowane, że tam nie liczy każdą głowę pojedynczo, tylko faktycznie musi być 5 głów w ofisie. Więc jeśli zrobimy tą mapę, zabierzemy niebieską głowę, do ofisu teoretycznie powinno nam zaliczyć właśnie tą niebieską głowę. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. I co najważniejsze, że jeszcze tą mapę zrobimy i zrobimy jeszcze jedną, gdzie są dwie specjalistyczne rzeczy do znalezienia i tak naprawdę, jeśli chodzi o mapy, to będziemy mieli maksa. W sensie wymaksujemy wisterek Clean Amdita i tam, który ja będę miał tam pojedyncze osiągnięcia. O, to jest ta głowa? Pokaż. Tak, tak. Gdzie jest ta głowa? Daj dotknąć. Fajna. A potem po wisterzach wymaksujemy, to wiesz co, Fixon, jak będziemy grali im? Otwórz. To, tak. Power wash. No, otwórz! A. Dobra. To może ja pomoderuję czat. Dobra, ej, najlepsze jest to, że tą mapę czyściliśmy chyba. Pierwsza mapa chyba z wami to czyszczona była. Ej, nie zabijaj może ludzkiej, bo zobaczymy, czy faktycznie niebieska. Bo potem nie będziemy wiedzieć, co zaliczyło. A dobra, zresztą wrzućcie ludzką. Dobra, sprzątamy! My tą mapę, w sensie ja tą mapę robię trzeci raz. A czemu trzeci raz? Ja aż? A, faktycznie. No, bo robiliśmy pod głowę, nie? No chyba, że szybko wyjście z sejwy i tyle będzie zrobienia. Genialne. Wyjście z sejwy, ja je gdzieś... Te sejwy chyba nie działały, bo to no, właśnie... Dobra. Mardlax to też działają sejwy, moi zdaniem. Mardlax się na tym zna w sumie, no. Mardlax już pewnie tego power washa wymaksował. Na pewno. Dobra, ale zobaczcie na to, że to jest mapa, która generalnie nie jest jakaś długa. No. Tak, tylko uciążliwe są te dziury, nie? No, Mardlax to na pewno wymaksował power washa. Tam pewnie siedział i maksował. Dlatego wymyśliliśmy niedawno nowe powiedzenie. Dawaj. Mardlaxić coś. A to ma nieskończenie wiele znaczeń. Dokładnie. To znaczy spierdolić coś po całości. Albo strolować też, nie? Albo strolować w opór. Tak, w sumie to tak. Trochę w tym prawdy jest. Nie powiem. Obrażając oczywiście Mardlaxa. Oczywiście, nie obrażając. No offense. Nie obrażamy nikogo. Dokładnie, my się po prostu śmiejemy razem z nim. A bo my to już robiliśmy faktycznie, zapomniałem. Tak, tak, to w ogóle była pierwsza mapa, którą z wami chyba robiłem, żeby było śmiesznie. Tak. Tak, ja też. Więc ej, czyli wychodzi na to, że ja robię ją tak jakby też drugi raz, widzisz? Jakie poświęcenie? My trzeci. Nie, ale ja drugi to nie trzeci, pamiętaj. Dwa i pół, ja dwa i pół. Dobra. No, ale tak naprawdę no musimy zrobić jest... tylko na 70%, więc możemy robić dobrze, ale na odpierdol, co nie? Czyli nie pamiętamy tych skrzynek i tak dalej. Nie? Ale lepiej ułożyć, bo ciężko czasami procenty wyliczyć. Dziurami się zajmij może już ten... Lery. Dziur. Nie myślałeś o tym? Do samego takiego zabezpieczenia bym zrobił to na fulla, tak szczerze. Znaczy na fulla, no. Nawet... znaleźć dziurkę, wiesz? Tam gdzie skrzynki. Nie jesteśmy byle jaką tą, ekipą sprzątającą, w końcu za niedługo power wash. Tak, power wash! Simulator! Nowy poziom zabawy! Ja pierdykam, nareszcie! Fixoku się łapie za głowę! Fricksonowi już ślinka cieknie, jak sobie pomyśli o tej średniej zabawie. Mówię, kurwa, wylałem dużo rzeczy. No trudno. A jak przejdziesz na środek? Gdzie jest skrzynka niebieska? Nie widzę. No w sumie widzę, że mam tylko 23 godziny. Dobra. A ja mam 43. No tak będzie 50 godzin będę miał akumulowane, myślę. 50 godzin? No i zobacz, niedługo 100% tych będziesz miał achievementów, co nie? Ej, ale powiem wam ogólnie, że możecie się śmiać, ale wyobraźcie sobie, że zminimalizowałem i nic się nie wyrąbrało, co nie? Nie, no bo... No. A to 480 czy miałeś 40? Co miałeś? 480 miałem i mam dokładnie tą samą kartę graficzną, tylko nie tą samą. To i innej pewnie tej, tak? I innej firmy, tak. Ej, bo to był starą z powrotem, no czyli czyli wiesz już, która firma jest lepsza, proste. No wiem, ale nie będę mówić, bo... No bo wiadomo. Bo nie masz, bo cię nie sponsorują. No właśnie, sens z tym, że sponsorowali, więc... Aha. Więc niestety nie będę nic się odzywał nawet.
Nic nie trwa wiecznie, że tak powiem, tak? No. No, nikt nie domyślił, kogo. Akurat, wiesz co, właśnie zastanawiam się, ale właśnie pytanie, no nie wiem, zobaczymy, no zobaczymy. W sensie, jestem ciekaw, bo mój brat wziął tą drugą i będzie sprawdzał, co tam jest nie tak, co nie. W sensie, podłączył siebie i zobaczy, czy też będzie miał te same błędy, co nie. Bo jeśli tak, no to wiadomo, jakby karta jest zrąbana, ale jeśli na przykład on nie będzie miał, no to wtedy pytanie, gdzie był pies pogrzebany, co nie? Może wirany. W sterownikach, moim zdaniem. No, sterowniki? No, na pewno sterowniki to odgrywają bardzo ważną rolę. No. No i na dzisiaj no jak na twardego nie reinstalowałem sterowników, co nie? Co? Maldax wymaksował już GTA 6? Słyszeliście o tym? No. Podobno już ma wszystko tam wymaksowane, tak słyszałem. Maldax to w ogóle właśnie to jest ten człowiek, który wiecie, tam wypuścił jakieś leaki z GTA 6 właśnie. Dokładnie. On ma problemy z tą właśnie, z tą filmą właśnie, wypuszcza GTA 6. Dokładnie tak, no tak jest Maldax właśnie. Czego Maldax nie zrobił w jakiej grze? No. Myślę, że nie zrobił jeszcze Powerwasha. Jak czegoś Maldax nie zrobił, to ale nie spokojnie, on będzie z nami grał w Powerwasha, więc pewnie wymaksuje pierwszy. Ale nie siedział dzień i noc. Wszystko. No. Albo 5 minut. Dzień i noc. Maldax tak jest, że gdy kupuje, to od razu wymaksowuje, co nie? Ale szybko robi to bardzo, jest dobry po prostu. Tak zwany speedrun. Speedrunner. I po problemie. W jednej chwili. Co nie? Nie no, maksymalnie 6 minut zajmuje. No. Dobrze, że Maldax nie ma pojęcia, że o wszystkim wiemy, uff. Uff, całe szczęście. Poza tym, co mamy, o czym mamy wiedzieć, że jest zajebisty? Nie ma tu no, o czym wiedzieć. Że jest Maldax Król de Forest. Tak? Dokładnie, Król de Forest. Nikt z was nie ma podejścia do takiego do zajebistości Maldaxa, który Team Fortressa, tak? No właśnie. No. Czy wiecie, że przecież jeszcze Gary jest największym przyjacielem Maldaxa? Tak, słyszałem. Gary specjalnie go zapraszał do gry. Trzeba osiągnąć się znowu, no. Bo to Gary chciał mieć osiągnięcie, spotkać się z Maldaxem. Maldax the game. Maldax the game. Naprawdę jest taka, że to twórcy po prostu proszę Maldaxa, żeby wymaksował. Tak. Pokazał, że da się to zrobić w 3 minuty. Dokładnie, tak właśnie jest, tak właśnie to działa. Twórcy właśnie proszą go o takie rzeczy. Myślicie, że kto jest największym beta testerem SNBoxa? No oczywiście, że tak. Ale czemu to jest? Maldax ma już wszystkie achievementy w tej grze, mimo że jeszcze nie wyszło. Jeszcze nie wyszło, ale jak na pewno wyjdzie, to od razu będzie dostanie. Za najlepszego gracza. Tak jest właśnie Maldax. Dobra, trzeba to trochę przeczyścić. Nie no, proszę cię, nie rzucajcie coś. No zajebałem ci ładnie rąbeczką, o co ci chodzi? No, Walu. Ja wiem, że się cieszysz z tego, że będziemy grać Firewasha, ale proszę. Patrzcie, jak zaciera rączki. Nie może się doczekać, jak schodzą sobie coś poczyści. Rąbeczką. No. Rozpierają, że mi tymi beczkami. Ale wyobrażacie sobie, będziemy mieli takiego spraya wodnego, będzie tak jednak psikać. No, ale to będzie mega. Można psikać po innych. Ej, teraz. Widzowie, jest bardzo ważna sprawa. Sprawdzicie, na ile osób jest ten Power Wash. No, mam nadzieję, że co najmniej na milion. Bo wszyscy chcą z nami zagrać. Bo Fibi powiedziała, że będziemy mieli jeszcze jednego zawodnika w Deforeście, tylko nie chcę powiedzieć nie kogo. Nie chcę powiedzieć kogo, no. No, jakby nie chcę zdradzić. Jest nam strasznie smutno wszystkim, jest bardzo niemiło. No nieźle, Fibi taka jest. Ona słynie z... Maldaxa. Ej, a Bloody wiesz, żeby wyrzuć Fibi z ekipy Fibi, bo nie chcę nam powiedzieć. Naprawdę? No nieźle. No, co ta Fibi no, sobie ogólnie myśli? Ogólnie wszystkim jest strasznie przykro. No nic dziwnego, no. A Fibi tu jest? Nie ma tu Fibi. Nie ma. No właśnie trzyma z nas niepewności. Ach, ta Fibi podstępna, no trudno, będę musiał z nią pogadać. O tych wykluczeniach. Nie może tak to być, że nie mówi wam o tak ważnych informacjach, no. Myślę, że porozmawiamy w trakcie Powerwasha o tym. Tak, na pewno. Będziemy musieli w trakcie Powerwasha porządnie o tym porozmawiać. Zobaczę sobie, kiedy w ogóle oni zdali ten. Czy to jest jakaś nowa gierka w sensie. To jest, co, nie, Powerwash? Nie, no już chwilę jest. Nie, no już też już trochę jest. Na Xbox Game Passie. 40 dni temu jakiś update robili, więc co nie wiem.
Ty no, to nie jest taka stara gierka. 29 czerwca wyszedł ten DLC. To nie jest jakieś stare. Ale teraz 20... Tak, w tym roku. O no. Kurwa, no to tak, no to się... Nie, to będzie grafika jak w Arku drugim. No. Boże. Kurde, ale już będzie powerwashowanie. Widzę te cząsteczki wody. Te cząsteczki wody już. 8 chyba? 8 graczy to idolo by było, jakby było 8 graczy w sumie. Perfekcyjnie. Sprawdzi ktoś, potwierdzi to ktoś? 8 osób z mykami ciśnieniowymi. Ale będzie speedrun. Ale ty co, tylko tutaj czyścisz, w sensie to jest tylko tak? Tak, tylko idziesz, taką, idziesz tylko z myjką ciśnieniową i szurasz po wodę. No to jeszcze lepszy niż wystarczy. Czyż to nie będzie najlepszy content ever? Będzie idealnie. Musisz z tego zrobić minimum 1000 odcinków. Widzowie, uwielbiałem takie odcinki przecież. Ale tak, you can play online, multiplayer in 3 of games 4 modes. Career mode, special mode. Ale jest speedrun mode? No, no by nie. Jest w ogóle, ktoś tam postawi ten komentarz odnośnie tej gry, recenzja, nie? No dawaj. I po 58 godzinach, fajna, relaksująca gra. Aż mi się smutno zrobiło, jak skończyłam wszystkie zadania. Widzisz? Pozdrawiam, no. Z rodzinką zabrakło na końcu. Tak. Pozdrawiam, no, z rodzinką. No i co? Widzicie, mówiłem, że fajna, relaksująca. A wy nie chcecie grać? No właśnie niestety już wyrok zapadł, co nie? Możemy zagrać, bo nie chciałbyś wstawić odcinka z Vegana na główny kanał, bo tak dobrze nam poszedł. Z Vegana? W sumie? No, myślałem, o dobry kurwa, wylałem. Tam nie kurwa, było, ktoś mi wylał. Ja pierdolę. Kto przymarł Blacksolał teraz? No dobre pytanie, co nie? Przymarł Blacksił, ktoś całkiem ostro. Nie ze przymarł Blacksolania teraz. Dobra, trzeba tu wyczyścić z krwi, proszę państwa. No wiecie, oprócz tego Power Washa i tego Wistery, to ja jeszcze jedną grę widziałem o czyszczeniu. O. Tak? Jak się nazywa? To się nie pamiętam. Szukam teraz. O, Blade of Glory. Ładnie. Potrzebujemy takich gier jak najwięcej, byczku. Może w Robloxie będzie czyścić po sprzątaniu. Nie, bo tam osiągnięć nie ma. Wiadomo. Nie no, w Robloxie są osiągnięcia na trybach, co ty gadasz? A, no, to tak wszystko już zrobił, tak? No jak, Mardlax ma wszystkie, no. Wszędzie. Co ty sobie myślałeś? To nie jest byle jaki gracz, to jest Mardlax w końcu. Zmarle, łowca potworów segmentu. Dokładnie, tak na niego mówią. Łowca segmentu. Jarvis był łowcą potworów, a Mardlax. Uwaga. Tutaj ktoś mi napisał, to wyszło w poszukaniu w ilu osób można grać. Gra symulacyjna, w której bierzemy do ręki myjkę ciśnieniową, walczymy z brudem, bla 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 bla. W Power Wash Simulator można grać w pojedynkę lub w towarzystwie maksymalnie 5 graczy, czyli 6 osób. Na 6 osób, no to w sumie nie ma, nie źle. No to tak mało trochę. Trochę mało. O nie, ale nas na przykład teraz jest 6 osób, więc byłoby idealnie. No to ktoś tam odpuści slota, ktoś tam ten. No. Tu jeszcze nowe osoby to chodzą, nie? Nie no, Mardlax już ma 100%, to nie ma sensu, żeby z nami grał już w sumie. No. Fajnie jakby zagłosił. Nam mówił, gdzie to jest. Poświęcić w trakcie Power Wash, moderować czata, że będziecie dzielnie sprzątać. Czy będzie pur dilemat? Będzie, jak AB zorganizuje, to będzie. Ale AB wiecie, że lubi w Among'a tylko grać, widzowie. Oj tak. No. Główna maksuje rzecz. Maksuje Among'a. Maksuje Among'a po prostu. Tak, maksuje. Z czego Among'a da się wymaksować, ale jak dodali teraz te nowe zadania z tym hide and seekiem, to strasznie dużo hide and seeka trzeba byłoby grać. No, tam... Mardlax jakoś... No, Mardlax wymaksował Among'a akurat, to jest Mardlax dobry. Ma jakiś platyn na pewno, tak. No. Jak on już ma Among'a wymaksowanego. Nie stopaliski w DPS-ie. Ale zrobi go na 100%. No, on jest dobry w tym. Może po Stumiński, nie? Przez przypadek. No akurat stał obok i się wymaksowało. No, dokładnie. Legendarna broń Mardraxa. No i ci dziś. Automatyczne maksowanie, co wejdzie do gier. Tak, taki właśnie jest Mardrax. On jest mistrzem maksowania. Nie ma to tamto. Moce ma. No. Coś nie coś potrafi, ale się nie zapadło. Ale faktycznie, jak tak mówisz, to faktycznie fajnie poszedł wczoraj Vegan, no. Coś... Vegan mega dobrze poszedł, ale w sumie. No bez żadnej pomyłki praktycznie, oprócz Mardlaxa, ale tak to nie było żadnej pomyłki. Ale dobra, no coś z tym głównym kanałem w sumie? No dobra. Coś nie... Jest to jakiś koncept, przyznam. Nie myślałem o tym, ale teraz jak o tym zarzuciłeś temat, to w sumie pomyślałem.
No. Bo najważniejsze jest myśleć. Myślę, więc myślę, Bloody. Myślę. Ale no, ale te pozostałe na pewno drugi kanał, bo pozostałe już są takie spokojniejsze. I są nudniejsze. Ale bardzo dynamiczne. No był, to prawda. Ostatnio kanał, że szkoda, że nie ogrywałem tego i nie mam teraz takiej fazy na edytowanie i robienie editów takich, wiesz, wideo. Bo naprawdę tutaj tyle czasami kontentu jest. No, kontentu jest. Fajnego, wiesz, fajnego wiesz, zrobić, jakiś fajny... Wiem, że nikt się do krateru nie spierdolił na głupi web. Nie, kontencik był, faktycznie. Nie? Ja tylko utknęłam w tym samolocie. No to było śmieszne akurat, to mega. W helikopterze, znaczy się. Spokojnie, ja byłem tak bojowy, że nie to mało. No to było akurat to, że utknęłaś w tym helikopterze, było mega zabawne. To się skopał. Zrzuciłem się wtedy w wir walki. No. Nie ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Bowiem było to ledwie wczoraj. Tak. No w sumie racja, to było wczoraj przecież. Tak. Jak ten czas szybko leci. Ja pojeżdżę. To była moja wskazówka, jak uwaga, powiedziałem. Uwaga, idę z wiaderkiem brudnym. Ziemniak. A ty dwóch ich w mele dzi. Dobra, ja tu idę z wiaderkami. Ale... No. Ostrożnie. Najlepsze jest to, że taktyka była taka, że no rzucajcie w tego ostatniego bossa tymi dzidami i tymczasem ja nie trafiłem ani jednej dzidy. Ja też rzucałem w niego dzidami. Ja ostatecznie cios mu zadałem, tak na dobrą sprawę, pamiętam, no. Tak. Pamiętam to, jakby było wczoraj, ostateczne przypierdzielenie tam było. No weganie jest taka taktyka, ja że... Ja tylko kilka razy petardą rzuciłem, dwa razy chyba ktoś dostał inny. Dobrze, że... Poczekaj, Mardlak też z nami przychodził? Też z nami przychodził, no. Dobrze, dobrze nam przychodzi, bo on ma doświadczenie w tym osiągnięciu, więc... Wiaderka niebezpiecznie na samym środku. Mardlak z bossa nie tyka. Taka jest. No. Z tego screena tak, pamiątkowego ogólnie, taka ciekawostka, to nie wiem, czy Rodi widziałeś, to... Wszystkim było widać niki oprócz Marlaxa, nie? Tak to znaczenie. Bo kresnął akurat. Żeby komuś innego tam dopisać, jak ktoś tam... No cóż, proste, że tak. Starmejbiego tam dopisz. No właśnie. To Starmejbiego, dokładnie jak świat wie, kto tam był. Au! To była przemoc, no. Przemoc lubo. Deforesta już wymaksowaliście? Nie będzie łatwo wymaksować, widzowie, Deforesta akurat. Wyobraźcie sobie, co się wiesz. Nie będzie szybko, Brody, nie będzie szybko. Żeby nie było, trochę to zajmie. Większość osiągnięć jest dosyć łatwa, widzowie. To znaczy, no tam jakieś 11 głów. No, powiedzmy sobie, ciekawe osiągnięcie, spoko. Ale jest takich parę perełek typu 100 dni, su przetrwać. No i chodzi o to, że to jest po prostu długie osiągnięcie. I w sumie o to głównie chodzi. To jest po prostu długie. No. Dobra. Ej, te macki, kurde, trzeba zabrać. Ajajaj. No. Dobra, mackę zabieram też. Będzie trzeba wyczyścić ściany, które potencjalnie pobrudzą. A galerie? Przyniosę jeszcze jeden kurz. Tak, dobrze będzie. Bo te macki strasznie pobrudziły, tu widać, no jak tunele są po prostu pierdzielone tymi mackami na ścianach. Bo strasznie duże były. Nie ma już macek, jak coś nie ma. Dobra. To, no to teraz trzeba wyczyścić ściany, żeby właśnie tu śladów nie robić za bardzo też, bo tu trochę ślady ten. Trzeba tutaj doczyścić po prostu, co nie? I też trzeba przenieść trochę tych... Pełnym koszem. Okej, idź. Poczekam. Mi się wydaje, Bloody, że te achievementy, co masz na singlu w Deforestie, to wystarczy, że będziesz w Deforesta i ktoś ci będzie czytał po kolei. I co będzie po prostu robił? Coś to trzeba zrobić po kolei, bo są proste achievementy. Tak, ja wiem, no to ja je zrobię na spokojnie, tylko wiesz, to jest kwestia właśnie, tak jak mówisz, zgadania się i zrobienia po prostu. Tylko tak, usiąść tyle. No. Czy będzie Gartic Phone Zabim? Na pewno będzie, czemu miałby nie być? No ze starą jej biega, czy ze starą jej biega będzie. Ze starą jej biega, no. Te, no mówię, najgorsze tak naprawdę jest te 100 dni, to jest moim zdaniem ciężki temat. Te głowy też były ciężkie, ale szybko nam siadły. No ale głowy to wiesz, to zrobisz sobie, ten, a 100 dni to po prostu 100 dni przetrwaj, to jest samo w sobie już jest ciężkie, bo musisz po prostu czas poświęcić, bardzo dużo czasu, gdzie tak naprawdę zrobić możesz... Jaskinie, co nie, pasażerów, to i tak tam się zgrywa fajnie. Tutaj. No tak, trochę zejdzie, ale wiesz, moim zdaniem nieadekwatnie... Długo będzie trzeba jeszcze tam posiedzieć, po prostu. No to prawda, to się zamek zbuduje najwyżej. No
Najwyżej się zbuduje zamek. Ostateczności. Najwyżej Mardlak zdradzi nam sekret. A, Mardlak zdradzi nam ten. Jak przejść 100 dni bez sekundy, nie? Mardlak jest jak pan Lusterko w Wiedźminie trzecim, lada czasu. Tak. No i co, Wojtek.pl z tego powodu? Ale to nie jest strona taka, tylko to jest lootboxy chyba. To się inaczej jakoś zalicza. A i tak ostatnio nic z niego nie nagrywam, więc... Nie no, K-drop jest legalny, no spokojnie. Znaczy, no właśnie... Chyba już nie wypomniał nic takiego, a to jest bardziej skierowane i tak do zagrania. Chodzi o to, że to są lootboxy po prostu. Chodzi o takie typowo hazardowe. No. To są otwieranie skrzynków, no to on chyba nie jest zakazany z tego, co się orientuje, moi drodzy widzowie. Niby to mieli blokować, ale jednak nie to blokowało. Tam nie wiem, tam z tego. Tam nic nie wiem, że większe jakieś takie ruletki ze skutu, że wiesz. No, chodzi o takie typowe ruletki, widzowie. No dobra, już prawie praktycznie wyczyszczony jest kozak. Jeszcze tylko ostatnie szlify. ale pytanie na czasie padło, Blady, muszę powiedzieć szybko. Ej, a zagramy coś bez sprzątania? Flixone, takie głupoty, czasami pytasz się, no gdzie? Przecież mówi wiem sprzątać. Sprzątanie to całe na świecie. Chyba wziąłem brudny wiatr. Ja czek, co? Wisterę będę wspominał miło, bo właśnie dzięki tej Wisterze się powstała ta ekipa do osiągnięć. Tak, tak. Ale Wistera akurat jest dosyć specyficzna, bo sprząta się, no ale ona ma jakiś, ma coś takiego, wiesz. Jest jakiś taki urok ma swój, moim zdaniem, mimo wszystko. Masz różne poziomy, one się czymś różnią zawsze. W sensie, żeby nie było, jakby widać, że twórcy nie podeszli do tego tak błaho, że każdy poziom jest identyczny. Tylko zauważcie, że każdy poziom się charakteryzuje zazwyczaj czymś. Tutaj są jakieś bydlaki, co cię zjadają. Tutaj jakieś rekiny, tu jakieś inne, jakiś laser. Tak, bagują głównie, no. No, ale są, tak. Co nie? Albo windy się bagują. No, ale to właśnie ma swój niepowtarzalny urok, no. No, Szymek się rozjuszył przy tej winie delikatnie, nie no. Nie, tak. Nie dziwię się. Zakazał nam. No, to prawda. Dobra, no to co, do dzieła, czyścimy, drużyna sprzątaczy. Tutaj dziury są jeszcze chyba w tym pomieszczeniu, bo kojarzę coś. Chodź, chodź, Lery, wyczyścisz dziurę, bo teraz najwyższy. No jest to dziurka, że ja tutaj trochę w dziur porobiłam, ale... Ale tu na podłodze jest, zobacz, tutaj. A tu jeszcze macka jest. No i tu na szybach, też jest. O, to mackę zabierz. A, dobra. Tam wyczyści, jeśli coś pobrudzisz po drodze, to weź to potem wyczyść. Jasne. Pamiętam, że te dziury na tej mapie były faktycznie... No kurde! Duro, idź sobie. Nie chcecie tu. No ciągle się pali! I musimy wziąć jakby te... Pamiętam, że tu był problem, bo tu nie było widać, kiedy wiaderka są brudne, co nie? Tak. To mnie akurat irytowało, że... Tak, że tak widać, nie widać. Dobra. Chyba brudowo jest tu wyczyszczone, ale masz jeszcze tu dużo dziur właśnie, co nie? No właśnie ogarnę, szukam. Tak, tu chyba nie było widać, kiedy jest brudno. To wiaderko jakbyście mogli przesunąć. Potrzebujecie jeszcze jedno wiaderko. A, dobra. No i teraz nie wiem, które jest wiaderko, czy to jest. Tu masz dziurę. Tutaj przyniosłem. To jest brudne. Dobra, weź wyczyścić te... robić... Ten korytarz trzeba wyczyścić, bo jest strasznie brudny. Jasne. Tam jest dużo dziur i na szybach jeszcze są dziury. Tu. Jeszcze byśmy... Tak, tutaj i co jest wszystko. A nie, czekaj, bo tutaj jeszcze jest... Tutaj pamiętam, była taka dziura ukryta. Tak. Tego nie wiem, Luracz, natomiast no jakby to mi się wydaje, że to nie podchodzi pod tą kategorię prawną po prostu, wiesz? Tu jest jeszcze. Myślę, że chill. Tu jest. O, dobra. Ci, co się chcieli wytwanić, że wiesz, że niby nie ruletka, bo przecież to jest skiny i tak dalej. No to już dostali po drugie teraz. O, zdobyłem właśnie za 800 tych podnoszenie. No, nareszcie. O. O, ładnie. Rychło w czas. O, no tak, kurwa. Jest tu gdzieś czyste wiaderko? Ale nie na samym środku. Kurde, no nie mogę. No nie wytrzymam. Które to jest czyste, te? Dziękuję. Tutaj jest.
Uf. Tu jest jeden. Tam dałem jedno. Czekaj. A tu zbagowane wszystko i biorę to wiaderko. Cholerę. Tak, tutaj. Ja idę po skrzynki jak coś. Czemu tu rzucasz? To są skrzynki. Tutaj a jeszcze papiery. Musimy zrobić serwer Minecraft własny, prostokątną awanturę, to jeszcze taka była rozmowa. Prostokątna awantura. Które jest czyste wiaderko? No i wymaksować wszystkie achievementy w Minecrafcie wtedy. Oj tak, achievementy w Minecrafcie trzeba zrobić. No, nie wiem czy wiesz, no Mardlax już dawno to zrobił. Daj papierek! Papierek! Nie wziąłem go. Dobrze. Światło. O co? Te ślady są. Patrzcie, czy jest czysto, bo nie widać. Tu są czyste galerka. Tu jeszcze jest ślad. Dobra, mam. No! Zostaw mnie! Nie, bo wiecie co, przypomniałem sobie, że a propos podnoszenia tych łusek, to chyba niedużo mi zostało, żeby też papierków podnieść tam ileś, co nie? To sobie właśnie podnoszę. A to śmieci ogólnie, wiesz? No. Ogólnie śmieci. To ja robię to się tak, że wiesz, że to jest fajnie to można robić, że po prostu zabierasz i puszczasz. No właśnie tak robię teraz. No właśnie, no ludzie. Wylałam ja tak, wiadomo, bo ktoś rzucił we mnie skrzynką. Jak on cię rzucił skrzynką? Friksone kół, wiadomo. Kto? Friksone kół. O, Mardlaksi. Przymardlaksi. Dobra, jak musisz iść po skrzynki. Co? To rozkaz? No ja przynoszę wam skrzynki? Przynoszę ci skrzynki właśnie, musisz. Kolery podeszła pod skrzynię akurat. Jakie skrzynki? No i nie gra. Wszystkie, ty, wszystkie. Ty żeś rzucił we mnie. Wow. To było zamierzone. Każdy gatunek skrzynek. Tak, ja się bawię. Ogólnie by się śmieć. Minecraft był na Steamie, to ja bym maksował na fulla. No tak, wiadomo, Minecrafta wymaksować to królewsko by, królewsko by było. No ale rzucacie w wiaderka, ludzie. Barels, tu są barelsy, dobra. A skrzynki gdzie były? Przypomnijcie mi. Tam gdzie skąd wyszedłeś, tam. Tam gdzie my sprzątali teraz. O nie, Larry. Musisz pomóc. Tam gdzie diabeł mówi dobranoc. Czyli w Saraczu, ewidentnie. Dokładnie. Aha. Wszyscy wiedzą, tam, że tak gdzie to diabeł wygląda. Mówi dobranoc. Tak, diabeł. Diabeł po każdej imprezie mówi dobranoc. Uwaga, podeszła z brudną skrzydłem, z brudną wodą. Nie rzucać nic. Nie rzucać nic, nie rzucaj. Co? Przecież rzucanie jest fantastyczne. No to jest najlepszy sposób. Ja idę z brudnym wiaderkiem. No. Larry, łap. Nie. Nie rzucaj. Ktoś masz dwie ręce, Larry, daj spokój. Nie, odsuń się ode mnie. Widzisz, jak jestem kochany, nic ci nie wylałem. Mhm. Uważaj, Bloody. Dobra, spal te wiaderko. Pokaż mu, kto tu rządzi. Czemu bierzesz je? Czekaj, no daj mi to zrobić, proszę, no. Tu mi zabierasz pracę. Ty Szymek, a ułożycie te skrzynki, czy nie za bardzo? Nie. Nie ma dla nie, nie. Nie. Za dużo skrzynek się nie mieszczą. Nie. Jeszcze ślady robicie tutaj. No. Zostawię specjalnie kółka dla ciebie, żebyś potem mógł je wrzucać. No, proszę nie robić śladów, a jak już zrobiliście, to proszę je wyczyścić, powiedziałem. Nie mamy czystego wiaderka. Tak, tam jest jeszcze jedno wiaderko. To musi sobie wyprodukować czyste wiaderko. Tak, to sobie wyprodukujemy, nie wiadomo. No, trzeba najpierw przejść przez te skrzynki. No to bo Szymek nie chce ich pokładać, nie nasza wina. Tak, nie chcę ich pokładać. Dobra, robię wam jedno czyste wiaderko, niech stracę. Jak wysypałeś. To nie jak, to się pudełkiem pyknął. Halo, proszę tu, proszę mnie przepuścić, mam wiaderko. O, wylało się, kurwa. Ale było czyste przynajmniej. To jest jeszcze jedno czyste. Czysta miejsca. Ja pierdykam, jak to jest brudno teraz. No jest i no. Nie. No. Dobra, podanie! Mam nadzieję, że... Dobra, ktoś układa te skrzynki tam? Tak się spytam. Cały czas układam. A to... Wiaderkiem rzuciłem przez przypadek. Bloody przymarlaksował teraz, no. Przymarlaksił delikatnie. No, nieźle Bloody. Po tobie to akurat się nie spodziewa. No, widzisz? Co to się porobiło? Najlepiej będzie jak Marlax, przecież będziemy tego używać w jego obecności. Nie rzucajcie, poczekajcie. Koniecznie. Będzie Marlax, ale przy Marlaxie. Koniecznie. Ale czemu to dzieciczko? Weźcie to będzie. Wywalam je, bo przeszkadzają. Marlax, nie bał się w siebie, daj spokój. Dokładnie, Marlax, uspokój się. Tragedia. Aż bym sobie Artika zagrał. No tragedia. O tragedia, kto. Nie wiem. To jeszcze jedna skrzynka. Co, tak nigdy nie było blisko. Kurwa, no ktoś wylał skrzynkę, no ja pierdolę, no jedne zadanie mieli, co nie?
Nie da się tu przeczyścić, nie da się. Ale jak można wylać skrzynkę? Weź się wylać wiadro. No. Nie no, znowu te ataki marlaksowe. Dobrze, że potwora nie ma na tej mapie, bo by było. Całe szczęście. O kurde, no nawet cały czas to jest brudne, no. Dawaj skrzynkę tam, znaczy, au, au, dawaj ten, wiadro dawaj. O proszę, 35 pomocnych dłoni z automatu mi weszło właśnie, no i pięknie. Jak tam czysto tu jest już? W miarę. Picobello. Dobra, amunicja tu jeszcze została, to pozbierajmy. Ja do wiaderka to wrzucę. W tym powerroszu będą skrzynki, to ja będę za dobrą. O kurwa, tu jest brudno w środku. Jest, jest. Ej, ale patrzyłeś, czy pod skrzynkami nie jest brudno, żeby nie było przypału? Tak, to ogólnie, no tak, tak. Bo tu ślady robicie. Dobra, ułóżcie skrzynki, będzie trala. Jeszcze ten, wyrzucić. Dobra, wszystkie dziury też ogarnięte, Lery? Lery! Wydaje mi się, że tak. Git. Lerson. Majerson. To jeszcze apteczki pozamykam może na koniec. A to chyba nic nie zmienia w ogóle. A pigmenta daje, jak ktoś nie ma. Nie no, chyba zmienia, daje 5% akurat, to da, to apteczki na 90% ale akurat. Ale tak, ale że zamknięte. A, to nie wiem, czy zamknięte coś. Ale wystarczy chyba zapakować, żeby na tak, możliwe, tak, możliwe. Nie ma już skrzynek? No nie ma więcej, niż to, co już miałeś. Okej. A przy piecu nie było żadnych dziur? Tutaj jest dziura, Lery. Gdzie? Tutaj, na schodach, chodź tutaj, dalej trochę. Dobra, idę. A ja też mam tutaj dziurę jedną. Chodź tutaj, Lery, tu. Kto ma jeszcze jedną? No ja mam jeszcze tutaj, gdzie byłaś wcześniej. Gdzie jesteś, Szymek? No jeszcze tam, gdzie byłaś wcześniej. No dobra, idę. Lej, umaruję, cholera. Na tej ramce, tu. Tak, tutaj jest, faktycznie. Mhm. Tutaj jest dziura i tu nawet dwie dziury są. I trzy nawet, o, trzy, cztery dziury. O. Cztery dziury. Pięć dziur? Raz, dwa, trzy, cztery. No, tu masz dużo dziur. Na podłodze też masz, dobra. Tutaj do garnięcia jest. Tu coś pokazuje. Tu, bo są ślady w ogóle, halo. Ale zielonym pokazuje mi. To może jakaś łuska tu jeszcze leżeć może. No, coś może leżeć, chyba ten. Tutaj, tu jeszcze ogarniałeś? Tutaj na dwie? Tak, z osiągnięć zostało. Aha, wrzuciliście się. Że nie ma osiągnięcia za dziury. Zrobiłabym od razu. No, w sumie? W pierwszej kolejności. Oczywiście. Nie no, co ty, Mardlax już to zrobił. No, Mardlax już to ma dawno zrobione. No. Dobra. Chyba wsio. Musi być dziura jak cholera, nie? Możesz tutaj zrobić. Tutaj? Nie. O, by zadziałało, no proszę. Dobra, mamy już ten? Mamy wszystkie dziury? O, czekaj, tu gdzieś gdzie ja stoję, Arxedus, tu w tym miejscu. No, gdzieś tutaj, no. Tu, w tym punkcie gdzie stoję, tu coś jest. Bo jest tak mega bardzo. Kurde. Dobra, myślę, że nie ma co. Zawijanko? No, zapisać jak coś. Zapisałem, dobra, zawijanko. Dobra. A jest dziura, dobra. Już trudno. Mamy głowy! A jest, są głowy! Dobra.
Patrzcie, ile człowieków musieliśmy zebrać, żeby zrobić głowę, co nie? Tylko nie głowę. Łapiecie? Milion, patrzcie w ogóle. Patrzcie, ile człowieków musieliśmy zrobić, żeby zebrać głowy. Lecimy teraz za ciosem, lecimy, keep it secret, keep it safe, dawaj.